Dzień dobry! Oto kolejny odcinek, dokładnie 16 Pytapowiedzi. Tak nagle mi się o to Pytapowiedziach przypomniało. Wydawało mi się, że jest mało pytań, ale gdy zerknąłem, to zobaczyłem, że jest ich całkiem niezła jednak ilość. Więc myślę, że gdzieś na 15 minut gadania do 10 powinien się zmieścić. Tak, słyszeliście chyba teraz pyrkanie. O, cholerny komputer! Dobra. Więc oczywiście znowu aktualizacja. Znowu zmieniłem jakość mikrofonu, znowu pobawiłem się przy ustawieniach. Więc jeśli coś jest nie tak, czy cokolwiek, to mówcie. Jeśli jest lepiej, to mówcie, bo mnie to się nie ocenić, bo i tak mi będzie nie pasowało, że tak powiem, bo taki już jestem. Strasznie marudny. Zawsze mogę znaleźć coś, co mi nie pasuje w jakości audio. Już taki jestem, niestety. A więc zacznijmy od pytań z Facebooka. Było tylko jedno, więc nie będzie to aż długo tak strasznie długo trwało. Więc jest tylko jedno i brzmi: czy twój nick jest wprost proporcjonalny do twojego stanu cywilnego harem? Nie wiem. Sprawdźcie. No więc, następne. To jest, było niestety jedno. Więc teraz na forum Springu, z tego co patrzyłem, to na te, które odpowiedziałem, to było ich tylko 3. I brzmiały one tak. Ile pieniążków byś zażądał za wykupienie praw do utworu Test Akustyczny Mikrofonu? Nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba raczej na razie bym nie sprzedawał, gdyż ten bit może mi się w sumie kiedyś przydać. A no, nie myślałem o tym po prostu. Patrzmy dalej. Czy byłeś lub jesteś na Czy byłeś lub będziesz na Woodstocku? Mam nadzieję, że będę, ale jak zwykle to zależy od kwestii finansowych. Niestety. Cześć, haremiaczu. Cześć. No i to w sumie tyle na forum Springu. Więc przejdźmy do YouTube'a. I tutaj już jest ich całkiem niezła ilość. Takich, co myślę, że uda mi się na kilka minut wypowiedzieć przy każdym. Okej. Okay. Harem. Mógłbyś konwertować pliki tak, aby jak najmniej zajmowały? O, niby można. Ustawić bitrate i tak dalej, by na przykład Let's Play zajmował powiedzmy 10 mega, ale ty będziesz mieć taki pasztet na ekranie, że masakra. Zawsze staram się, by te odcinki wychodziły rzadziej, ale przynajmniej, żeby były w dobrej jakości, więc... Przynajmniej teraz. Więc raczej nie będę zmniejszał, bo i tak teraz już nie mam ochoty za bardzo nagrywać codziennie. Więc i tak, te odcinki mam nadzieję, że są w miarę dobrej jakości. Pamiętam, coś tam pisałeś w sprawie tego, że szybciej będą się wczytywać. Co tylko, to nie wiem, czy to ma jakieś specjalne znaczenie. Bo to zależy, czy dasz HD, czy nie dasz HD, ale nie wiem, jak to dokładnie działa. Bo niby kiedyś rzeczywiście było, że format, w jakim wysyłał się plik i tak dalej, wpływał na to, że filmiki wczytywały się dłużej lub nie dłużej. Ale tu chyba już tego nie ma na YouTubie, nie jestem pewien, szczerze mówiąc, bo mnie wszystko długo się wczytuje, zwłaszcza jak mój internet się psuje. Kolejne pytanie, kiedy... No tam był drugi odcinek Woody'ego. Odcinki Woody'ego zależą od tego, czy komputer pstryka, czy nie, właśnie teraz, właśnie jak słyszycie pstrykanie. Bo jeśli pstryka, to ciągle ginę, wnerwiam się i tam więcej jest mojego marudzenia, jakiś stary emeryt, któremu wycięto miednicę, niż zwykły komentarz, więc nie wiem. Więc ja osobiście nie chciałbym słuchać swojego marudzenia i pewno wy też nie chcielibyście go słuchać. Więc niestety muszę czekać, aż komputer zachowuje się normalnie i zgadzać to z tym, kiedy mi się po prostu będzie chciało, bo wiadomo, że mój komentarz był normalny, to normalny, chodzi w miarę ciekawy, to też musi mi się chcieć. O, znowu pstryka. O, tak, dzisiaj nie nagam Woody'ego. Okej. Haremie, Zgarot też robił o parapsychologii i tak dalej. W sensie odcinek. Kiedy odpowiedziałem wtedy, że zobaczę, ale jeszcze nie zobaczyłem, ale jeszcze zobaczę. Tak, sprawdzę, dzięki za info. Harem, kiedy ty się nauczysz, że nie brzmisz do dupy? Nigdy się nie nauczę, że nie brzmię do dupy, bo zawsze będę brzmiał do dupy i zawsze będzie mi coś nie pasować. Albo moja dykcja, albo jakość mikrofonu, albo teraz pstrykanie, albo inne dziwactwa, albo sam mikrofon. Więc nigdy się nie nauczę. Chyba, że miał studio nagraniowe w domu, ale to się nigdy nie spełni. Harem, kiedy... Aha, już było. Harem, co sądzisz o Harlem Shake? Jest do niczego, mnie osobiście Harlem Shake cholernie nudzi. Najlepsza wersja to była wersja oniziona, jeśli nie zapomnę, to wstawię w opisie, zobaczcie sobie. To jest według mnie jedyna sensowna wersja tego czegoś, Harlem Shake. Nie, to chyba, że ja mam zbyt bardzo zrytą balnię, że to mi nie ryje bani. Albo po prostu to jest... głupie i po prostu, nie wiem... nie chcę tego komentować specjalnie.
Jak zacząłeś swoją przygodę z grafiką komputerową? Chodzi mi o takie pierwsze włączenie programu, jak się tego nauczyłeś? Ja nie umiem, ja się nie znam na grafice komputerowej. Ja robiłem w 3ds Max, jeśli chodzi o grafikę 3D i w Blenderze. To było w standardowy sposób, czyli mój kuzyn robił. Chciałem z nim jakoś tam rywalizować, więc zacząłem ja. On przestał, ja zacząłem i tak jakoś się coś tam nauczyłem, ale ostatnio nie mam za bardzo nic do roboty w 3ds Maxie, czy w ogóle w 3D, więc nic, szczerze mówiąc, przy tym nie robię. Na grafice 2D się nie znam kompletnie, jedynie co robiłem to pod tekstury, czy pod jakieś YouTube'y, czy pod inne głupoty, to bardzo prostą obróbkę, ale to u mnie każdy praktycznie. Ja się nie znam, osoby, które się znają, to nie wiem, to jest Moritz, to jest Dutsunowa, to jest, nie wiem, Xylax, ja się nie znam kompletnie na tym, naprawdę. Ja się nie znam na grafice. To ja zapytam, czemu pana Captain Corps nie masz polecanych? A, już mam. Wtedy nie miałem, ale później zmieniłem polecane i zmieniłem wszystkie polecane tylko na te, które, w których składają się moje projekty, czyli na World of Abaddon, The Captain Corps i Games World Reality. I tak w sumie na każdy z tych kanałów też jest chyba podobnie mniej więcej, tylko na World of Abaddon też mam kanał Endrave'a, na którym swoje covery wokalne daję. Jeśli wam się chce, to możecie sprawdzić. Doskonale wiemy, że lubisz bigos, ale czy umiesz go przygotować? Tak, umiem go przygotować. Taki normalny bigos, a taki hiper tradycyjny, co się robi kilka dni, tam się dodaje jakiś sos śliwkowy i takie różne takie rzeczy, takie bardzo tradycyjne, to niestety nie umiem. Mnie ten prosty, studencki bigos, ale kiedyś się nauczę. Tak, moja mama umie robić taki, ale więc myślę, że przepis mi zdradzi, jak będzie chciała. Harem, czy częstotliwość występowania pyta-powiedzi zależy od ilości pytań, czy od chęci? Od ilości bardziej, bo jak jest bardzo dużo pytań, to zawsze znajdzie się dużo takich sensownych, na którym chciałbym się wypowiedzieć, więc w sumie czy więcej pytań w miarę takich normalnych będzie, tym pyta-powiedzi będą występować częściej, bo to znaczy po prostu, że wy chcielibyście następny odcinek, po prostu piszecie kolejne pytania, a jeśli nie ma pytań, to że nie chcecie i w sumie tyle. Jakby to określić, no to są, wiecie o co chodzi, już nie jesteście od dzisiaj na tym kanale. Kiedy pokażesz twarz? To zależało od projektu World of Abaddon, w sumie nic się nie zmieniło. I nie zmieniło się to, że to nie ma w ogóle nic wspólnego z ilością widzów czy inne, czy jakieś siganie pod siebie z okazji 10 tysięcy widzów. To zależy od tego, co się dzieje z kanałem muzycznym, gdyż chciałem tam zacząć serię vlogową związaną z tym zespołem, co już mówiłem wam na innych filmach. Więc to nie zależy na razie ode mnie, ponieważ miał być kamerzysta na ostatniej próbie, miałem zrobić nagranie z próby, ale troszkę nie wyszła organizacja i no cóż, będzie się jeszcze trochę poczekać. Ale jeśli coś się pojawi, to pewno was poinformuję. Patrzmy dalej. Czy posiadasz jakieś konsole? Posiadam tylko PSP zdezelowane, które już się psuje. Bo teraz mi upadło i mi było w strasznych warunkach, że po prostu obumiera. Ale tylko PSP mam, jeśli chodzi o konsolę. Czy przekonałeś się już do Devil May Cry? Niestety jeszcze nie, bo nie miałem okazji w niego grać. Co byś powiedział o staniu się polskim PewDiePie'em? Nie, wiele osób próbuje. Nie, bo PewDiePie i Polska to są naprawdę dwie różne rzeczy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, to jest najlepszy przykład, że ktoś robi let's play i mówi z tłumaczenia na przykład ten, na polski, że chodź tu dziwko i tak dalej, chodź tu suko i tym podobne, takie proste jakby zwroty, które PewDiePie używa, że bitch, fuck i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że na polskim by to nie miało szans. Ktoś powiedziałby do postaci w grze, gdzie idziesz, suko i tak dalej, dazu już byłby hejt, dazu byłaby już spina. Niestety my, jeśli chodzi o Polaków, to nie jesteśmy w stanie aż tak na luzie być, żeby spokojnie nagrywać z takim pełnym luzem, takim pełnym fanem, żeby być nawet taki jak PewDiePie czy jakikolwiek zagraniczny YouTuber. Naprawdę, Polacy się nie nadają do takich luźnych rzeczy, a jak próbują, to wychodzi z tego taka nudna kupa. I szukają metod od innych YouTuberów, a to po prostu nie ma żadnej racji bytu, no. PewDiePie to strasznie zazdroszczę w sumie tylko tych, takich szalonych, aktywnych widzów, oczywiście mieć taki duży kanał tych i na przykład robić te swoje co piątek te vlogi, w którym się pokazuje prezenty, to się od nich dostało. Z mega zajebista sprawa, to akurat w tym mu strasznie zazdroszczę. Dostawać jakichś prezentów od widzów, mieć takich aktywnych widzów i podobne i w ogóle mieć taką armię. To jest w sumie fajnie. Wypuszczać odcinki i mieć takich, jak się nazywa, tą ilość tych widzów. Czyli ja siedzę
Gdy cokolwiek wypuszczę, to wtedy armia się zbiera i są komentarze i siedzieć tak cały dzień i czytać te komentarze pół dnia, że wybierasz te głupsze i to mądrzejsze sobie tak przeglądać, bo strasznie lubię czytać komentarze. Do tej pory praktycznie. Dlatego praktycznie odpowiadam na każde i w sumie być Pilipajem zawsze fajnie, no. Takim nordyckim świrem. On czasami budzi mą grozę potworną. Ale nie, polskim PewDiePie'em to nikt nie będzie, bo Polska i PewDiePie to w ogóle to są dwie kompletnie różne rzeczy. Tego się nie da w ogóle połączyć w żaden sposób. Patrzmy, czy jest ktoś... Czekaj, czy jest ktoś napisze do ciebie na prywatnym Facebooku, to odpiszesz? Czekaj, czy jeśli ktoś napisze do ciebie na prywatnym Facebooku, to odpiszesz? Tak, odpiszę, jeśli da się odpisać, tak powiem, jeśli da się odczytać, co napisał, to z chęcią odpisuję. Patrzmy. Jak chomik gwałci mózg? Opisz swoje uczucia, które towarzyszą temu. To jest podobne do tego, gdyby słoń nadziewał twoją miednicę. Nie wiem, może się wyobraźni. Nie by tłumaczył. I tu jest wiadomość pana wyimaginowany pomidor. Jemu właśnie dziękuję, gdyż polecił mi tutaj, żebym obczaił temat creepypasty Polska. Czyli te straszne historie. Rzeczywiście obczaiłem kanał tego właśnie Azergotil 1. Ma strasznie fajnie te filmiki. Chyba z 6 czy 7 oglądałem. Dzięki, że mi go poleciłeś, bo w sumie oczywiście creepypasta wydaje się ciekawą rzeczą. Mało praktycznie opowieści mnie jakoś tam specjalnie poruszyła, gdyż wiesz, mnie to jakoś nie rusza. Ktoś opowiada o tym, że było nawiedzone dziecko i ten drugiemu urwał głowę i Jezu, no. Mało, chyba tylko jedna creepypasta, nie pamiętam jaka. W sumie oczywiście była fajna, taka klimatyczna. Koleś jest dobry. Jeszcze muszę obczaić jego dogłębniej ten temat creepypasty, bo to się wydaje dość interesujące. Tylko właśnie w końcu skapnąłem się dzięki temu, o co chodziło... Komputer! Przestań mi pstrykać. O co chodziło z tym taką miną, takim uśmiechem creepy. Od jakby co jest nawiązaniem do creepypasty. To oczywiście... jest takie creepy, ten taki uśmieszek. Się pojawia w takich trollskich stronach, które tam wrzeszczą ci do sławek. Dobra, no i ostatnie pytanie, co byś powiedział o Resident Evil 6? Nie powiem nic, bo nie grałem niestety. Moi znajomi chyba też nie grali. No i chyba tyle. No i dzięki za podesłane pytania. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. No i chyba w sumie tyle. Zapraszam na Facebooka, gdzie tam spamuję i gadam ze swoją społecznością. I zapraszam na forum Springa do zadawania kolejnych pytań, które też mogą, część z nich może też się pojawić w kolejnym odcinku Pytapowiedzi. No i tyle. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to piszcie kolejne pytania, jeśli chcecie. Co chcecie, żebym się na jaki temat krótko wypowiedział. Pomysły na drogi też dalej podsyłajcie, bo ja tam je gromadzę, ale jakoś... wiecie, mi ciężko gadać na jeden temat przez cały czas, bo wychodzi z tego straszny pasztet wtedy. No i tyle. Zapraszam do kolejnych filmików i na razie. Tak, pstrykające komputery to jest wasz żegna. Pstryk.